Oczywiście, że w Dzień Niepodległości Polski, w to święto, chcę się tylko pozdrawiać Polaków, wszystkich Polaków, nawet ci, którzy przefarbowali się z czasów radzieckich, tam skakali za komunistycznych liderów, teraz skaczą, zabyli kogo, aby skakać. Wszystkich Polaków, bo to fajny, jasny Dzień Niepodległości, Dzień Wolności. I sam czas spytać z tego wszystkiego, zapytać u Polski, u Polaków, normalnych właśnie Polaków, co się wy zrobili z tą wolnością, z tą niepodległością, z tą Polska ponad wszystko, jak i Ukraina ponad wszystko. Skakali, skakali, doskakali, że teraz tylko judomafia, poroszenkowska mafia ponad wszystko, ponad Ukraińcami. Jak i również w swoje czasy była banda Tuska, klękająca się do wszystkich, a bardziej do zdrajców bezpośrednich Polski. I też skakali, skakali, dopóki nie nastąpiła krew. I przez tą krew, przez walkę, przez walczącą Ukrainę, Polska nareszcie zdobyła czwartą Rzeczpospolitą. To tylko przez to. Bo to, no, warto tylko popatrzeć na polityczne wydarzenia. Ze względu tego, że Polacy przestali bać się Putina. Dlatego wybrali PiS, prawiców. Wybrali wybór swój, dla wielu to egoistyczny, egocentryczny. A kiedy zagrożenie, to nie do egocentryki, nie do egoistyczności. Wybierali wtedy Tuska, kiedy było zagrożenie, kiedy wszyscy bali się Putina, reszta, bo taka dusza, niestety, taka, no, niedochrześcijańska człowieka, że ona wybiera to, co żyć dają, ten empiryzm. A kiedy już odczuli się wolnymi, wolność taka, kurde, można pobawić się w ten egocentryzm, w ten Polskę ponad wszystko, tylko dla Polaków i reszta. To daje euforię, ale nie dlatego to święto ponad wszystko już nie sprawdza się, bo wszystko to Bóg, a jak Polska może być ponad wszystko, ponad Bogiem, nie może być, również jak i Ukraina. I dlatego Bóg kara opuszcza trochę człowieka, żeby on nie zanosił się w swojej gardyni, pogardzie, pechy i reszta. I właśnie, że logicznie było zapytać, bo to Dzień Niepodległości powiązany z cudem nad Wisłą, zapytać, co ten lud polski potem zrobił z tym cudem nad Wisłą. Póki słabiutki były komuchy, maltretowali i niszczyli milionami w lagrach radzieckich, Polska dzięki Piłsudskiemu zdobyła swoją niepodległość, a potem, kiedy te siły po pierwszej światowej wojny Wojnie wzmocnili się. Polska była czwartą lub siódmą armią po sile w Europie. I co z tego stało? No właśnie że pogarda i kłótnie doprowadzili do zabójstwa masowego potem masy Polaków, które i nie walczyli w 1939 prawie. Dlatego i na Marsze Niepodległości warto wychodzić nie tylko z flagami Polski i banerami, sztandarami patriotycznymi odznakami i utożsamieniami, a i z banerami stryczka, pętli dla władzy,
tej władzy, która zawsze przez pogardę sprzedaje zwykłego, przeciętnego Polaka. Jak to robią prawie wszystkie nacje, nie tylko chrześcijańskie, ale kiedy my propagujemy chrześcijaństwo, to my powinni być czystymi jak łza, przynajmniej w tych poglądach chrześcijańskich. Ну и дичи, święta narodowa, Dzień Niezależności, Dzień Wolności, в школах в Польсce, в рамках инсценизации, ну, дядки, przeobrane в strój mundury маршалка Piłsudskiego, с шаблем, piękne to, też by chciał by oczami dziecka, których już niestety nie mam, mózgiem tym dziecka popatrzeć na to, jak to odbyło się w Polsce. Te lekcje patriotyczne, ale niestety to z innego poglądu wygląda jako Dziad Mróz, Dziad Mróz na Nowy Rok. Dlaczego? Bo w Polsce to tak normalnie, ale że młodzi uczni tacy potem wyrosną troszeczkę za parę lat, będą pytali. No popatrzcie, gdy wszystko tak było pięknie, gdy było tak, no малюнечок, баєчні. Просто ми хочемо в те лято 40-те трафіч воєнне і побич. Добре, не воєнне, в Другій Речі Посполітій там трафіч і побич, там ляточ в тих. Ну, то сконт втеди взялася Речь Волинська, решта-решта інні речі, 39-й рок, де було все так пінкне. Так, мілітарні, улані, чварта чи сьюдма помоці, мілітарна моц польські в Європі. А потім заглада крев. Крев, заглада, ненавість, жеч, решта так. Бо не мовим цілої правди. Бо правда жучевіста, погарда еліт польські. През владзе, през грех, власне же. Który był, siedział jako niewolnictwo w duszach rozbiorowej Polski. I właśnie, że to samo przez Waszykowskiego, Wiltolda, pana szanownego, ale przez tą politykę, no, na Polonię, do Polonii, no, w Charkowie też oczywiście rozumiem, ale w Polonię całego świata na przykład, będą też przyjeżdżali marszałki Piłsudski i uczniom, dzieciom opowiadali, jak to życie na Marsie było. No i w Ukrainie, na zachodniej Ukrainie, w Lwowie, tam gdzie Polacy tak przez szantaż odbiorą cerkwy, wszystkie swoje potem majątki, potem jak Żydzi odbierali za czasy PO-owskie kamienice i będą uczyli też tam tacy, takie przebrane marszałki Piłsudskie, a władza zmieni się, potem Witasy pójdą, potem znów pójdą ci, którzy pacyfikowali pirackie różne pseudopolitycy, II Rzeczypospolitej, zabójcy krwawe, u których krew niewinnych ofiar, pokojowych mieszkańców Ukrainy, Ukraińców. Oni też będą malowanymi takimi, łazili po szkołach, po dzieciom i falsyfikowali tą historię, manipulowali. A potem dzieci będą, ci polscy dzieci, nasze kochani bracia, siostry w chrześcijaństwie, będą pytali, słuchajcie, no skąd ta rzeź wołyńska się wzięła? Kiedy tak wszystko było pięknie, skąd? Oni zapytają, no bo tu przyszli tacy tutaj Ukraińcy, oni różnili i Ukraińców, i Polaków, no to już nielogiczne rzeczy. Gdyby tak było fajnie u Polaków, w kulturze, wszystko, gdyby oni nie gardzili Ukraińcami, to by sami Ukraińcy zażnęli by tych, byli jakich? UPO-owcy, banderowcy, petlurowcy, byli kto? Ale ж było na obrót, że UPO-owcy, oni po prostu bronili zwykłych, niewinnych Ukraińców. A Sagryń, tam gdzie no, 800 zginęło w Sagrynie, wyrżnięta, spalona
przez kogo? Przez Polaków. Rzucali w piwnicy granaty. Dobrze. To długi... Należy zajęty się tym, że od nowego dnia Armia Krajowa wczynila swój największy zločin suproty cywilnego naselenia w masztabie wsiej Armii Krajowej. To jeden z największych zločinów wczynionych partyzanckimi formowaniami w całej Europie proti cywilnego naselenia, оскільки на Холмщині в період 9-11 березня згинуло до 1,5 тисячі чоловік. Насправді, серед 660, яких вдалося встановити, 300 осіб жіночої статі від колиски до поважного віку. 160 – це були діти від колиски десь так до 15 років, до 16. Wolność, niepodległość, bez prawdy, bez sprawiedliwości, to ten sam obrazek szatana, diabeła, który maluje tylko piękne obrazki, który on wypróbował tymi obrazkami Jezusa, Boga Wszechmogącego Jezusa Chrystusa, kiedy zabrał go w Jeruzalem i proponował skoczyć z dachu, że jego powinni unieść anioły. Co Jezus powiedział, że odejdź szatan i nie wypróbuj mnie, bo anioły potrzebne nie dlatego, żeby misusing, misquoting we zło i w pogardę wypróbowywać Boga, siły Boga, siły pomocy. Nie dlatego, dlatego spieprzaj szatan. Tak Jezus powiedział szatanu, diabelu, żeby on odszedł od niego. A tutaj my widzimy, że ten obrazek piękności tylko, bez prawdy żadnej, bez pomyłek z obojga stron opisuje się, maluje się. I to słowo obezcenia się, obezładnia się, to słowo ono przestaje mieć moc. Wtedy ono staje takim zwykłym, patosnym, jak w czasie komuch, którzy wykorzystywali swoją moc, też kłamliwą, malowaną, autorytarną, która by szybciutko ubiegła, uległa w gruzach upadłości, zwykle. Ale my nie chcemy, żeby PiS aż tak upadł. My chcemy tylko, żeby upadła pogarda pisowska na scenie międzynarodowej. I tyle. I wtedy co wychodzi? Że Polacy oskrzydlone wolnością, tą pogardliwą, tą gardzoną, pechatą wolnością, zdobytą krwią rodaków, jak ci Polacy, rodacy liczyły, że następne pokolenia będą rodakami tym Polakom zginęłym za niepodległość, za wolność Polski, który teraz wykorzystują ją, że łażą wszędzie i krzyczą: pierdolimy my wszystkich, Polska tylko dla Polaków, tak, my tam tego, siego, ponad wszystko, ponad Boga, bo wszystko to są i jest Bóg. I Putin wykorzystuje tych masy, miliony, tych jako wyborców, jako Polaków również. Jak wykorzystuje? Da tak, że kiedy potrzebnie było Putinu usunąć 96 polskich patriotów i prezydenta, jednego z najlepszych, no samego lepszego, prezydenta Rzeczypospolitej, Lecha Kaczyńskiego i małżonka. Bo przeszkadzali swoim patriotycznym, a dla Putina to ekstremizmem. On ich usunął, kiedy ta praficja była jemu niepotrzebna. Kiedy jego zadowalniał ten Tusk, który jako marionetka jemu służył. Temu nie tylko Putinu, wszystkim służy. Ten Tusk, chory po prostu. A potem on popatrzył w to oblicze prawicy, realne oblicze, popatrzył, co to za ludzie, co to jest to begemota. I on popatrzył w serce, takich samych, on w swoich szybciutko znajduje w tłumie. I popatrzył, miszki-miki, brauny, różne krytyny, różne pożyteczne właśnie krytyny, idiocie. I on widzi, a kurde, fajniutka, to prawica taka polska. Zaraz my tą prawicą będziemy manipulować. Przez co?
przez jej pogardę. Ну, человеку даешь застрих этой погарды, а он ходит, вау, вау, я в погарде, курды, чисы, пердую. Ну, так идиота, на забужение мозговое, яшма, на дошпитер лечащее только. Не, а не ходом, так, и шуски пердулем, лажем, закажаем теж молодежь тем самым. И что он робит? Он подает, тен дьявол, пучинок, подает ренки им. І мою вже так, Туск, випердалю ще до Брюкселя, там за жондою, тими лапотниками, європейчиками, форсами. Ну, ти всичко єдно, там маріонетка, там нічим не за жондаш. Так це є, чи там за жонд залепі. А тут ми бенджемо мілі балаган і погарди на України, на тих, на яких я мам свій план. Забрати Крим і Донбас в крві утомпіч, і в розрухі, і в війні. А поляці, маджари, хто там є ще, румуни, у них є там спор з часом царя Гороха є ще. І той спор ми перетворимо в ненависть. І впустимо зараз, як псів скажених, закажених. І зараз, власне, то план Путіна. Przez polską pogardę, przez pogardę ludzi, którzy wczoraj były jeszcze normalne, ale którzy nie modlą się przeciw tej pogardzie, nie czytają Biblii, a tylko klerykalizują się. Nie, do cerkwi trzeba chodzić właśnie, że do kościoła, pomagać i forsy oddawać, i to wszystko, ale trzeba mieć swój mózg jeszcze, oprócz tego, że biskup czyta coś. Trzeba i samemu coś czytać, żeby rozumieć, że czasami kościół z państwem może szury-mury, szachier-macher być bliskim politycznie. A my wiemy, do czego prowadzi ta polityka na arenie międzynarodowej. I tak właśnie Putin wykorzysta, ta czerwona holota, wykorzysta tych, kto krzycze czerwona holota, pale flagę, kukły, reszta. No po prostu, ну, смех то попросту, который достал się полякам через меншинников польских, через польском кровь, пшеляном. Тисячі пісенок можна на цей темат співати. І зараз, як я вижу, цей цирк, що я ж не упад з кресла. Триваємо патосне виступлення на честь з оказії Дня Непогляглоши Польські. Банкет PiS і були запрошені там, оголошаємо отварче з такими пом-пом-пом-пом-пом-пом. 300 мадярів, 300 венгрів запрошені, гості, приїхали орбанчики, ті бжемені орбановським шовінізмом, гієновським, гієновський шовінізм. Сам такий шовінізм фашистовський, сам хітлеровський, сон окрутний, а то гієновський шовінізм. Шовінізм Шура і Гієни. Саме вече о чим мові. Були запрошені, замість запрошіч В'ятровіча, який донже до правди, який викоповує по чонсткам те архівні дані, о тим же там кламя Семашка, там кламям те, що не було того, що було так, що вагулі то на обрат, що жадних тих дітей, прив'язаним друтом кольчастим, Семашковські вимишльони, і решта. Зато йому заборонен в'яз до найясніші Речі Посполітої. Хорор, ну, то не хорор Вашиковського. До хорору внести брата Чвінтай поменше, нашого президента Леха Кашинського, брата його. Я так мислю вже. Може по-іннему, може сам Вашиковський там регулює політики міжнародові. Може бути. Може я милю ще. Так, маджари бендом учили поляків, як бути гієнами на дійшій арені міжнародової. І за це? За подачки Путіна. За, ну, жарче від Путіна, від шатана путиновського. Те відоки ми ж бачимо діще, там же не показує Польська, не об'єнче огарднення Трампом,
пучина, поклапування, говорю, вау, вау, є ще трохи, і він задав би той пучин йому кошулі, поцілував в бжуха, як там діти малолітніх цілують там пучин на камери. І решта-решта, і на тим свят стоє, на тій політиці такі. А перед це так не показуємо, бо їм встид. Вчора кшичав той Трамп за поляков, а зараз він цілуєте його Путіна, забудьте 96 польських патріотів, і Польська там більше. Рівніш більше, як тиждень тому, власне, теж не віджав. Зараз протестанче був, знайомих повіджали, що так, в Америці в коштів ще якийсь схизофренік, який служив війську, десь там, в гронцах, містах, американін, приїхав з війни, це ж у нього забуження якесь пердольнило, і він жодний мусульманин, попросту зашидав і застрелив в тому, в тій церкві, в тому костелі, беззбройних співайонцях, християнські молитви, християн. О тим ще не мовлю, бо то не пінтний образок, то не образок для маніпуляції. Так що так і хорор переживаємо зараз ми, братя, сестри, християни. Хорор. Але таки поздравим, поляси, обшест всістко. Поздравим з ним не подлягло швентим, ктури достала ще ценам великій крві. Не тільки по 91-му року, а з часу маршалка Пілсудського. Швента то вальчонцей польське, навпер. А потім юж пінкні образки. А найпер то вальчонца польська, то для неї швінта. Нех швентуєм спочатку чи не з застажевим мозгем, а чи реально в душі, які маєм в собі несом чонгле, том вальчонцам польським. Поздравим.